sami swój początek są już w kinach. Od 16 lutego 2024 roku możemy ich oglądać, możemy patrzeć, możemy podziwiać. O tym zaraz się przekonamy. Marcin Cichoński, dzień dobry. To jest podcast Zawsze z Kulturą, a to jest recenzja filmu Sami swój początek. Kagol! Podaj się do płota! To jest trzeci wielki powrót do kina w tym roku, w ostatnich miesiącach. Niekoniecznie w tym roku, ale na pewno w ostatnich miesiącach. Mieliśmy Znachora, mieliśmy Akademię Pana Kleksa, mamy samych swoich. To nie jest remake, to jest powrót do czasów, których nie widzieliśmy na ekranie. I to jest bardzo ciekawy pomysł, ponieważ my samych swoich poznaliśmy już na ziemiach odzyskanych, poznaliśmy w PRL-u, poznaliśmy za gospodarki socjalistycznej i poznaliśmy za wszystkich tych okoliczności, których Polska Ludowa nie powinna być do końca dumna. No krowa jak krowa! Toż to swojska krowa, tatko! A przecież oni skądś się wzięli. Zostali przesiedleni z Kresów, z których musieli zostać wysiedleni w związku z tym, że granice zostały pozmieniane. Pomysł bardzo dobry. Realizacja? Za realizację wziął się dobrze nam znany ojciec Mateusz. No dobra, przepraszam, Artur Żmijewski. To jest aktor, którego przedstawiać nie trzeba. Znamy go z ról bardzo poważnych. Znamy go z ról, w których między innymi występował w Psach, ale znamy go też z ról właśnie lekko krotochwilnych, lekkich, przyjemnych. Ról takich, jakie znamy z serialu właśnie wspomniany przeze mnie ojciec Mateusz. To jest jeden z przykładów. To było ogromne ryzyko. No i niestety trzeba powiedzieć jasno, że ryzyko tym razem się panu Żmijewskiemu nie opłaciło. Ty! Kargul, ty mnie w denerwację nie wpędzaj! Bo co, konusie? Film podzielony jest na dwie części. Pierwsza z założenia miała być bardzo komediowa, pełna gagów, tak zwanych tekstów, miała rozśmieszać. Druga miała być bardziej poważna, kierować nas w świat, w którym mamy delikatną refleksję, pokazane są różne oblicza Polski, tej, w której żyliśmy przez laty, w zasadzie nasi przodkowie żyli przez laty i czego musieli doświadczać. Niestety w kinie podczas pierwszej części, tej pierwszej godziny, muszę powiedzieć to szczerze, nie zaśmiał się nikt. To było naprawdę straszne patrzeć, jak zmarnowany jest wielki potencjał wspaniałych aktorów, którzy w tym filmie występują zarówno ze starszego pokolenia, jak i z młodszego pokolenia. Bo przecież mamy tu i panią Annę Dymnę, i mamy pana Ferencego, ale mamy też i młodych aktorów, których oczywiście prym wiodą ci, którzy grają Pawlaka i Kargula, czyli Adam Bobik i Karol Dziuba, ale warto zwrócić uwagę także na fantastyczne młode aktorki Weronikę Huma i Paulinę Gałązkę, które trochę wychodzą z takich szuflad, które je włożono w ostatnim momencie, w ostatnich miesiącach w polskim rynku kinowym i serialowym. No i niestety ten potencjał poszedł na marne. Dlaczego? Dlatego, że szwankuje scenariusz. Scenariusz jest po prostu nieśmieszny, a momentami jest toporny i momentami jest, niestety przepraszam, ale tak trzeba powiedzieć, momentami jest żenujący, a nawet kuriozalny. A to ja już znalazł. Ale ty nic nie mówił, że ja się tobie podobam. Wyobraźmy sobie sytuację, że w 2024 roku ktoś idzie do kina z rodziną, ktoś idzie do kina po to, żeby się pośmiać, zrelaksować i otrzymuje następującą naukę, że do księdza chodzi się po rozgrzeszenie, a za przeproszeniem do kurwy po naukę. Tak naprawdę. To jest tekst tego filmu. To jest tekst filmu, który ma premierę w 2024 roku i który ma śmieszyć, bawić, a tak naprawdę żenuje. Tam nie ma nic, co ma być śmieszne. Nawet autorzy scenariusza, autorzy filmu chwytają się takiego bardzo sprawdzonego patentu pod tytułem wrzućmy granat do latryny, wrzućmy granat do wychodka. Bardzo śmieszne. Wszyscy są obryzgani wiadomo czym. No tylko, że nikt się nie śmieje. Druga część filmu ma być poważna, ma dostarczać refleksji. I tu niestety zdarza się kolejna porażka. To znaczy, podczas tej części poważnej my się śmiejemy, ale w momentach niezamierzonych. My się śmiejemy z tego, że ta atmosfera niby patosu, niby powagi jest tak nabrzmiała, że w żaden sposób nie możemy jej zdzierżyć. I aż po prostu odwracamy z delikatnym uśmiechem, ale zażenowania głowę.
Tam nie ma nic, co może człowieka zmusić do refleksji i zachwycić. No dobrze, był pewien moment, w którym już myślałem, jest pokazane coś bardzo cennego, jest pokazane coś, co zapamiętamy. Bo przesiedlenia to tak naprawdę była gehenna. Przesiedlenia to był jeden z najbardziej wstydliwych momentów w historii Polski. I nie tylko Polski. I w momencie, kiedy ludzie wsiadają do pociągów towarowych, jadą, już miałem takie wrażenie, że zostanie pokazane i uchwycone coś bardzo ważnego. No ale niestety wtedy Kazimierz Pawlak zaczął gadać z koniem. Amen! Amen. Tak, naprawdę, zaczął gadać z koniem i to nie był śmieszny ani poważny dialog. To był dialog po prostu niepotrzebny. Sam pomysł fantastyczny, bo myślę, że losy Kargula i Pawlaka, losy, które znamy wszyscy, które oglądały miliony Polaków, a w zasadzie ciężko znaleźć Polaka, który ma co najmniej 15-16 lat i tego filmu nie widział, który nie zna tych tekstów, że prawo prawa ma sprawiedliwość, musi być po naszej stronie. Oczywiście sami swoi pierwsi, ci jeszcze sprzed wielu dziesiątek lat, to był film też lekki. To nie był film aspirujący do tego, żeby przedstawiać nam półkule mózgowe i zmuszać nas do jakiejś super głębokiej refleksji. To był film, który miał przynosić rozrywkę. Ten film przynosi delikatne cierpienie, ale nie takie cierpienie, że wzruszamy się i zastanawiamy nad losem świata. Ten film przynosi nam cierpienie, bo po prostu ciężko jest wytrzymać 119 minut w kinie. Albo ten film powinien być krótszy i dopracowany. Gagi powinny być zdecydowanie bardziej śmieszne. Te teksty i dialogi powinny być poddane jakiejś weryfikacji. Na Boga, po coś wymyślono grupy fokusowe? Po coś wymyślono to, że można konsultować z suwerenem także scenariusz filmu, żeby to robić? Toż ty nie wybierasz czasu, kiedy żyjesz, ale możesz wybrać, jak żyjesz. Jeżeli konstruuje się scenariusz filmu, który ma zachwycać, no to niech on zachwyca. Więc albo skrócić, albo wydłużyć, ale również dopracować i zrobić z tego serial kilkuodcinkowy, porywający. Nie mam wątpliwości, że ten film zobaczą dziesiątki, setki tysięcy ludzi, bo wszyscy będą się chcieli zmierzyć z legendą. Dla mnie sami swój początek, mam nadzieję, że to będzie koniec. O ile Znachor moim zdaniem się fantastycznie bronił, bo przedstawiał zupełnie nowy sposób patrzenia i myślenia o filmie, o legendzie. O ile wiem, że Akademia Pana Kleksa podzieliła, ale są tam zarówno plusy i minusy, to tu, no dobrze, są plusy. Plusem są fantastyczne kadry polskiej wsi, fantastyczne kadry skansenu. Wszystko było kręcone w województwie świętokrzyskim i zostało to pokazane fantastycznie, pięknie. Język filmu na poziomie obrazu jest zrobiony doskonale. Bardzo dobrze jest też zrobiony dźwięk. Wreszcie w Polsce słyszymy doskonale to, co mówią do siebie aktorzy, a nie musimy wytężać ucha. Tak, tu wszystko było doskonale. No i znów, jeszcze raz powiem, aktorzy postarali się, zrobili wszystko, co mogli zrobić. Natomiast niestety z tego scenariusza wiele się wyciągnąć nie dało. Powiem zupełnie szczerze, jeżeli ktoś nie musi, nie ma takiego oparcia pod tytułem Zmierzę się z legendą w kinie, widzieliśmy logo pewnej stacji telewizyjnej na samym początku. Prędzej czy później pokażą to w telewizji albo w serwisie streamingowym. I wtedy możemy sobie usiąść, porozmawiać z rodziną, zrobić sobie herbatę, kawę, pochodzić w domu. Wtedy ten film przejdzie. Zastanówcie się Państwo bardzo uważnie, czy nie szkoda Waszych 2 godzin Waszego życia, żeby pójść do kina, wydać bardzo duże pieniądze, bo tyle bilety kosztują. Moim zdaniem jest to jedna z największych porażek ostatnich lat w polskim kinie. Niestety, nie da się tego obronić.